Jak ostatnio eksplorowaliśmy przedszkole, to aktu przecięcia wstęgi dokonywał dziecko z przedszkola. I to była najpiękniejsza rzecz, którą żeśmy zauważyli. Dlatego pozwoliłem sobie, że dzisiejszą wstęgę przetnie handlowiec, rolnik stąd, ogrodnik, pan Mirosław Kierszniewski. Poprosiłem go. Również można powiedzieć sąsiad za miedzy. Najważniejsza jest zawsze decyzja, bo jakby nie było tej decyzji, nie powstałby ten rynek. A jeszcze usłyszeliśmy tą genezę i historię w ogóle powstania tego rynku, że mieszkaniec zgodził się na to, żeby przekazać teren, sprzedać, bo jest to najlepsze miejsce komunikacyjne między gminą a po prostu domem kultury. Ja myślę, że właśnie ta wspólna wizja przede wszystkim mieszkańców, ale też samorządowców i pracowników gminy. I to jest najważniejsze w tym wszystkim. Kolejna inwestycja, która dokonała się w gminie Dolice i to bez wątpienia bardzo cieszy. Ja myślę, że gmina chyba ustanawia nową dyscyplinę sportową, rzut na taśmę, tak? Bo dzisiaj to powielokroć wybrzmiało. Mnie zaś osobiście bardzo cieszy fakt, słuchajcie Państwo, że zaczynamy wracać do pięknej tradycji cenienia wyrobów, które powstają na obszarach wiejskich polskich. Ale dużo ma Pan wszystkiego. Dynie będą tak, płynicy, no górki polu, pomidory, 3000 pomidorów gruntowych, nie wiem. Cieszy się Pan, że taki rynek w Dolicach powstał? No, jest to dla Pana ułatwienie? Zobaczymy. No zobaczymy, jak to się, aby się przeżyło, jak to się mówi. Kamilo, czy takie miejsce jak ryneczek w Dolicach, uważa Pani, że to jest taki strzał w dziesiątkę? Jak najbardziej. Uważam również, że powinniśmy jeść zdrową żywność i myślę, że w końcu tutaj będzie to coś, gdzie będą mogli klienci właśnie to zakupić. Gdzie mówcie, dziewczyny? Paszteciki swojskiego wyrobu, barszczyk swojskiego wyrobu. To, co mamy, to z ogródeczka. Smalczyk samemu robiony. Ogórki przez nas zakiszone. Wszystko wczoraj, eko. Wczoraj tak jest. Wszystko eko. A z tych waszych ogródków to co tutaj takiego? No mamy włoszczyznę, mamy rabarbar, mamy buraczki, mamy fasolkę szparagową żółtą, zieloną, mamy cukinię, mamy papierówki. No właśnie, nawet papierówki są. Tak jest. Jest potrzebny taki rynek. Myślę, że jest to fajna inicjatywa i myślę, że mieszkańcy powinni z tego chętnie korzystać. Pan zajmuje się produkcją miodu. Tak. Jakie te miody możemy u Pana znaleźć? Najczęściej no to rzepakowiec, patrz teraz w tym roku jest bardzo dużo spadzik i wielokwiatowy. Plus robię smakowe miody. Z owocami. No właśnie, te są bardzo ciekawe, bo tam mamy miody z truskawkami, z cytryną, tak? Z maliną i z borówką. I z borówką. Tak. A czym ta spółdzielnia się zajmuje? W tej chwili skupiamy się głównie na działalności gastronomicznej, czyli przygotowujemy posiłki do szkół, dla uczniów, dla przedszkolaków, do naszego przedszkola gminnego. No i cateringi, różne imprezy okolicznościowe i przyczepa gastronomiczna. Czyli prężnie działa ta spółdzielnia, tak gastronomicznie właśnie. Można powiedzieć, że tak. Pani Karolina, od kiedy Pani się tym zajmuje? Takim dziełem? Ceramiką to tak dokładnie, to mniej więcej jakieś 3 lata się zajmuje, a rękodziełem to odkąd pamiętam. Czyli pasjonatka? Tak. Tak za 20 lat to już będzie na pewno. Czy to są dobre czasy dla rękodzieła? Te, w których my żyjemy? Niekoniecznie, bo inflacja spowodowała, że jednak ludzie skupiają się bardziej na tym, żeby zakupić sobie jedzenie, ewentualnie jakieś ubranie, paliwo też drogie, więc za rękodzieła jest trochę ciężko, ale jednak są ludzie, którzy doceniają taką pracę, jako prezenty kupują, dla siebie też kupują, bo lubią oryginalne rzeczy w domu, więc jednak coś tam się kręci. Pan wójt mówił, było to od pomysłu. Najpierw szukaliśmy, że tak powiem, miejsca. Wiadomo było, że ta działka tutaj, na której znajduje się rynek, była działką prywatną. Mhm. I najlepszym miejscem była na połączenie Domu Kultury z Urzędem Gminy. Tak. Więc no długo to dosyć trwało, negocjacje z tym właścicielem, żeby odkupić tą nieruchomość. Udało się. Jak staliśmy się już tutaj właścicielami tej nieruchomości, pojawiła się szansa naboru na targowiska. To były wcześniej nabory, myśmy nie mieli miejsca, gdzie by można było taką inwestycję zlokalizować. Jak już został ogłoszony dodatkowy nabór, rzutem na taśmę było spotkanie, że tak powiem, pracowników w urzędzie. Mamy działkę, robimy.